Bardzo. Bo się pytaliśmy, że wujek to żadnych tam czystych koniaków ani nic, ale ten, ale taki właśnie likier wiśniowy. Widzę, no wszystko pamiętam. Gdzie ja ten, wiem, gdzie wiem. Ten pies chlebowy się no bo to nie była malutko, jak tu było. No ja ostatni raz tu byłam rok chyba po ślubie Dany. A na ślubie nie byłaś? Dany? Ja byłam świadkiem. Dany, ciekawa jestem. A myśleliśmy, że Dane spotkamy, ale ten, ale jakoś tak ten przyjadą ponoć po połowie czerwca. Bo nie teraz to nie przyjadą, bo raz tak były. U mojej siostry. A w internecie jest, będzie filmik jakiś. W Niemczech. W Niemczech, w Berlinie mieszka. Wszyscy się porazili. Brat mieszka na tych za Mysłowicami. Mieszka w Katowicach, ale no wiesz, no. Nie, ale ty Bożenka, to na pewno się nic nie zmieniło. Ja nic. Spokój. Dlatego ja myślałam, że to twoja córka. To nie miasto. Dankę znota. Rozmawiamy i rozmawiamy. Poniżej zaraz za 2 lata wyprowadziłaś muszę ciocię uwiecznić. Tam na zachód. Która ciocia by się nic nie zmienia. Stamtąd jak się Niemiec. A ubikację tylko, pojechałem po taką panią doktor, ona jest, była specjalistą ludzi starszych, nie? Nie chciałem, żeby coś dawali na uspokojenie, ale za to, że nie taki miał szacunek, ona przyszła, a on do niej, a on jeszcze na golasce się rozbiera. A ona mówi tak, panie Karolu, on już zastydził się, założył piżamę. No i do niej pani profesor w rękę, myślę sobie, od tamtych pory 2 miesiące było spokoju. Nie chciałem, ale chciałem. Dobra, to chłopcy porwali i tam była studnia z żurawiem i pod tą studnią... Bo tak jak to mówi, to co się opiekuje tym budynku, to mówi, że pan Berta wyrzuca na ten, na środek, może chodzić. Kochany żuraw. No, ale jesteśmy wujku śniadanie naprawdę, nie żałuję. Ja i tak nie żałuję sobie. Ale zmienił się zborów w ogóle, nie? A Solec tam jest kurczę ze 20-30 pensjonatów. To no. Człowiek przejeżdża to pokoje, no, pensjonat, pokoje, pensjonat. Tak, tak. Kurczę, kiedyś to tam uzdrowisko. Ja ci powiem, że dużo zrobił ten z Malinowego, wiesz? Bożenka, a powiedz, tu mieszkasz, tam troszkę w lewo, Sobulino. No, cała, no, Władka. Ona cały rok chyba bosa chodziła, bo pamiętam, nie, no, bo tam zimą, rękawią. Ja lubię tak. Ale za to, jak kogoś lubiła, to bardzo w czasie, godzina 5 już. Do kogoś. Jak idzie, ale uwielbia tego małego po prostu. Ale się go boję. Jak będzie jednego wnucia ma i co nie będzie uwielbiał? Jak no, ten wiesz, Wojtuś to płacze, to ja nie wiem co robić. Sam siadam koło niego i płaczę. Takie fajne mają. No fajne. A gorąco tam było po prostu. A tu ja małego, kąpaliśmy małego, bo gorąco było. Andrzej mówi, dawaj to wannę w środek dnia małego do wanny, on się klapał. Wiesz, rodziców nie było, to mogliśmy się bawić wnukiem. Ale mniej więcej wiem, a i piątkę dzieci ma. Piątkę dzieci ma. Ja jeszcze 2 ma nieżonaty. Ale ty widzisz, jak ile wnuków. Jeszcze 2 jest nieżonaty. No, to się wnuków ma też kupę. Trzy córki i wiedziołki chyba. Można zbliżyć. Ale rodzina, nie? No tak. No i się nigdy dzieci nie dorobi. A ta Zosia, to ona już nie żyje? Koleżanka mama. To dałam. Ona to znała. No bo one jak siostry były. No, strasznie się lubiły. Ile wypolo na dzień? Tak 10? Więcej. Więcej? Więcej, szczerze. To zdrowie na wszystkich. To zdrowie. No wujku, zdrowie, Bożenko. No. A pamiętam, ciociu też... Wypij się na zdrowie. Jak wodę szukali u was, jak studnie kopaliście i ten z różdżką chodził. No. Całe życie przyjeżdżaliśmy i robiliśmy w Polsce. Całe życie, wiesz, w zimie, kostego, nie, ale właśnie co, wakacje, nie śmiej się, ale tytoń. Obrywali. Słuchaj, w polu, przecież ja się u was nauczyłam odbierać za kosą. Może to nie było tak super, ale był bez nogi i który nam bajki opowiada. A to ty jeszcze pamiętasz tego Dybałę? Jasno. Tak, nie widzisz.
Myśmy się go z jednej strony bali, ale on tak pięknie opowiadał. Dzieci zawsze koło niego się tyle gromadziło. Tato, wspominałam tu jest przed chwilą, pod tarasem pałą, a to są okienka od właśnie wujenki. Stajenka jej. Byłam, bo ja bo tak byłam. Daleko jest, że tłumaczę, bo byłem to okno widzieć. To wtedy to była Milena i Arynione. No się pomyliło, nie, bo ja już dziśka to ja stąd pamiętam. Pamiętam, jak mnie pożyczyła. Alenkę byś poznała? Proszę? Ja bym nie poznała Halinki chyba. Nie no, na pewno nie. Halinki, jak to jest? Zmieniła się. Od Piotrka. A, no może, przecież ona jest jeszcze starsza, tak? Ona Piotrek i Halina, nie? Nie, no to jeszcze jest. Nie no, to Halinę to ja ostatnio na weselu właśnie Roberta widziałam, bo ja z Robertem utrzymuję kontakt. Będzie miał? Nie wiem. 108 lat. Jakiś miesiąc temu Robert się odzywał. 80? 70. Ze 70. Tak, będzie miał. No, no to nie zmienisz się. No, ale ciociu, Teresa to pamięta niektóre rzeczy, których nie było nawet, bo stąd jechaliście z tym Piotrkiem gdzieś tam do tego Kostrzy, nie? I kurczę, mówi, że ja z nimi jechałem. Ja pierwszy raz słyszę, ja tam w życiu nie byłem. Że tej wujenki Duni, czyli wujka Władka żony, to ja nigdy na oczy nie widziałem, nie? Nas stąd wtedy strasznie żyje, dużo nie? Pojechało i nie było miejsca, to wujenka podstawiła nam krzesła, wszyscy w poprzek spali. I temu Piotrkowi? No nie, to nie wiesz o tym? Że co? No, że tego syna Piotrka zabili, 17 lat miał. Przecież tego nie widziałaś? Nie. No przecież to był wywiad w telewizji, Jackowski szukał tam jeszcze komatu. Kto go tam, no Piotrka, on grał w piłkę, wiesz, tam gdzieś, no i... Kamieniołoma gdzieś tam po meczu, no, ale to tak jak teraz męża, nie? Też zabili w biały dzień, wujku, no nie, biały dzień, niedziela, która 20, nie? Pierwsza, 36. Główna ulica miasta, nie, i kurczę... I nikt nie widział. Cieszy widzieli, tylko się boją, bo to była taka, bali się, bo to była taka sprawa. Jeden to był jakiś ruski, z Czeczeni w zasadzie żołnierz, który były dwa czy trzy listy gończe u Ruski, zanim za morderstwo uciekł do Polski. Drugi gościo to był facet, który odsiedział za morderstwo 25 lat tutaj w Polsce. I oni pili pod sklepem. No i Zbyszek przychodził i oni go zaczepili, daj 5 zł. A inny to by dał, albo by uciekł, czy tego, aż by a co mi tam, nie? I kurczę, i to nawet nie to, żeby go tam bili, czy coś, tylko wciągnęli w krzaki i ten chyba, ten żołnierz, nie? Klęknął na nim, wbił nóż w tętnicę, minutę, nie? Nawet tak jak lekarz mówił, że za minutę już nie żył, nie? I tak, ludzie widzieli na ulicy, ale nie widzieli zabójstwa, nie? Bo to było między blokami, okna, ludzie, nie? Tylko, że to było w krzakach. Może ktoś widział, ludzie się bali zeznawać, bo nie było dowodów i gościa wypuścili na trochę z więzienia. I on sobie chodził z tym nożem po mieście, to każdy, kto zeznawał, to już przestał zeznawać, bo tak. Jak go znowu wypuszczą, a tego, no i jak miał 4 wyroki, ten listy gończe, to go odstawili do granicy, do ludzkich, a on znowu im uciekł znowu do Polski, znowu w Lubaniu, nie? Specjalnie, bo przecież ja wtedy miałam zakaz. No. A kto ci taki zakaz embargo dał? Mamusia, bo mamusia czuwała nad tym, żebyśmy się nie spotykali. Tak, mamusia nie bardzo była. No nawet bardzo, nie bardzo. Przecież jak ja powiedziałam, że chcę wychodzić za mąż, to się pół roku do mnie mamusia nie odzywała. Tak? No myślała, że mnie złamie, ale nie złamała. No. A później się... Nie śni się ten Zbyszek? Czasami śni. Ja to było, no ale nie stronił od alkoholu, uczciwie mówiąc, natomiast... No to byłby to dobry, jakby nie wypił. Kiedy my te zdjęcia będziemy mieli? Nie, bo... Nie, to tak jak Andrzej opowiadał, że to jakiś taki przypadkowe zbiry. Powiedział, że... Znalazł. No, co mu to udowodnił? No, ale to dlatego to tak... Leży tam na kartę, wywalone kamieniami. Ale nie, coś się... I ten pomysł, to powiem, jak nowy. Nie wiem, bo to od nowa to wznowili. Pojechali tak było. I to dawno było? I powiedział, które miejscu, gdzie przyszedł. Miałem taką dużą pana Sonika, to wtedy kosztowała 20 tysięcy, ale razem z tym mikrofonem kierunkowym firmy RODO. Też na karty, to 20 tysięcy, ale ją szybko sprzedałem, bo wyjeżdżaliśmy za granicę. Nie, wyjeżdżaliśmy za granicę, a to wszystko tanieje szybko, nie? I tak w sumie jak daliśmy 20 tysięcy, to ja ją sprzedałem za 14, a miała pół roku. Bo ten, jak mamusia pojechała na roboty, nie miała 14 lat. I tak nie mogliśmy się
tego, że już wujek Władek był na robotach, nie? A zawsze brali z jednego z rodziny, nie? To dlaczego nie wzięli z kogoś innego rodziny, tylko że mamusie wzięli? Czy ciocia może... Bo mamusia w zamian za swojego tatę pojechała. Nie, to nie tak, bo... Tak mamusia mówiła. Tatę przymknęli, bo się schowała. Ale to może... Wiesz co, to chyba już nie, dzięki, ale... To przejedziemy i zatrąbimy. Dobra, to... To wpadnie i tam. To wpadniemy. Mieszkają. A to gdzie, Andrzej, mieszkacie? Tam, gdzie Grzybek. No, tam, gdzie Grzybek? Nie, ładnie. Bo nie chodzi o to, jak mieszkamy, gdzie mieszkamy, tylko żeby w parze i... Dobra. To jasne, ale to mogę poprosić cię o odpowiedź? Tak jest, kochanie. No właśnie. No bo nie, bo tak z Olą rozmawialiśmy, jak jechaliśmy właśnie, że tak praktycznie jedna osoba z rodziny jechała na roboty, nie? Ale jak był tam wujek Władek, to czego mamusie wzięli, nie? A nie tego. Czy ciocia nie wie, ciocia? No bo tak, nie wiem, czy no dobrowolnie się chyba nie tego nie zgłosiła, ale ten, no 14 lat to przecież dziecko, nie? Ciocia jest taka sama jak kiedyś. Identyko. Tam sam. Nawet ładnie tu wyszłam, nie? No bo ciocia ładna. Ładna kobietka u ciocia jest. Nie, te podleczamy, teraz jak się zgubocze, to się przelęknę. Po tego, że tatę zamknęli, za tatę chodził. Niemcy szukały taty, a tata się ukrył. I nie były taty. Czyli tatę chcieli na roboty wziąć? Tatę chciały wziąć. No i bo to Władek już tam był, brat. I tego i tatę chcieli wziąć, nie były taty i ona, że ona się zgłosiła i ona pojedzie go, żeby tata został. No i ona pojechała i była, a tata został. Ubara tam. No, ale a tata nie, w Lagrach. Nie mogli, kurczę, z innej rodziny wziąć tylko z tą... Z innej rodziny, łapanka była taka. To była łapanka, Niemcy to jakie były. A ludzie się chowali. Kogoś łapali, tego brali. Kogo złapali, to go zabrali. To nie tak, że tam wyznaczali, nie, że... Nie, kogoś napalił, to napalił, to napalił. To już jest nieważne. No wiemy, że nieważne, bo my też takie no, mieliśmy, ciociu. Bo tu jest wycięte. No, jak się człowiek mini, a teraz jak się zmieniłam. A jak my się zmieniłyśmy? Każdy się zmienia. Wie to ładnie wygląda. A jak ma 20 lat, 15 to inne. To inne, jak ma 60 inne, jak 80 też inne. Pełno, ale 10. Ładnie dziecię wygląda. Bikaro? Gdzie takie bikaro? Jedno to ta. No tak. Ale nie 15 lat. Ale można i wcale.